Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Teraz otwieramy właśnie w tym momencie 5 pików, a łącznie w dzisiejszym odcinku zobaczymy ich 200. Także teraz piątka i w dalszej części 195. Naprawdę po tytule już możecie wiedzieć, że oddawało. Nie wiem teraz, co będzie z tych aktualnych, bo tu już lecimy na samym starcie z 5 piczkami. Jeszcze na naszym koncie mamy informa, ale to raczej średni taki, no nie przyda się na pewno. Jeszcze dwa piczki, Hernandez 83. No i pamiętajcie, żeby stawiać łapki w górę, subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. No i zapraszam do dalszej części odcinka. Let's go! Lemar 83. Ten spoko to już. Malenik. I teraz cyk. Ale w ogóle na tyle pików żaden wildcard nie poleciał. Nawet jakiś najgorszy, warty Quixel. To ruszamy. Ruszamy w podróż, proszę Państwa. 50 pików przed nami. Zobaczymy, jak tutaj będzie oddawane. No i przede wszystkim, czy będzie. Czy będzie oddawane. Tutaj Herrera 81. Jeżeli będziemy szli overallem 80-81, teraz powinno być 82. Otóż nie, jednak kluska 81. No dobra. Ciekawe jestem, ile będzie walkoutów na takie 50 pików. Możemy się zabawić w obstawianko i powiem Wam, że wydaje mi się, że będzie 5 walkoutów ogólnie. 5 walkoutów na 50 pików tutaj powinno oddać, ale czy tak będzie? No to zobaczymy, to zobaczymy. I coś będziemy oglądać. A teraz Mario Fernandez. Mario Fernandez. Co my tu mamy dalej? Arturito. No pierwsza dziesiątka nie jest najlepsza. Właściwie dwunastka, bo chyba na jednej stronie jest 12 pików, a nie 10. O, i mamy pierwszy walkout. Ok. Jest pierwszy walkout. A więc pierwszy walkout na 9 pików jest Verratti. No dobra. Już teraz można powiedzieć na 10. Czyli generalnie trzymamy się tego, że będzie 5 walkoutów. Tak właśnie myślę, że ten jeden walkout na 10 jest prawdopodobny generalnie. Ale, no właśnie. Zobaczymy. Czy tak faktycznie się stanie. Fajnie, że nie ma żadnych duplikatów. To jest duży plus. Póki co. Jest drugi walkout. Chiellini. No, w takim tempie jest szansa na nawet więcej tych walkoutcików. Ale zobaczymy, no na tej drugiej dziesiątce trzeba utrzymać ten poziom, a najlepiej jeszcze, o właśnie, trzeci. No dobra, chyba będzie więcej tych walkoutów. Vlachowicz 84, naprawdę niezły sezon Vlachowicza, jeżeli chodzi o jego poczynania we Fiorentinie. Tutaj Siso 78, dobra, kolejna próba. I Gabriel Jesus. No dobra. No dobra, no dobra. Osimhen jako kolejny. Teraz będzie pan Soczek 82. Tutaj jak skończymy tę stronę, to dobijemy 24 piczki. 24 piczki na 24 byłyby właśnie 3 walkouty. Ale my chcemy trafić jakiegoś kozaka. I mam tu na myśli wildcarda jakiegoś. Zobaczymy, czy ten Neymarek może jakiś wpadnie. Mile widziany jest to na pewno. 23 pik. No i to będzie chyba lepiej Aspi. Potem go przepalić najwyżej. A powiedziałem, że duplikatów nie ma. Chyba jednak są duplikaty już jakieś. A właściwie w tym momencie dwa. No okej, okay, to oznacza, że to jest pik numer 26. A więc połowa za nami. I to będzie pan Chilwell. No dobra, jadymy dalej. Jest Mr. Carrasco. Mr. Carrasco. Po Carrasco. Pan Hernandez. 8-4-8-3. Teraz spadamy w dół. No, dałoby radę utrzymać. Rafinie mamy. Ten kołtys też już jest. Dobra. Tutaj Hatebora też mamy. Też lepiej rebicia. Jak już duplikat, to lepiej z wyższym overallem ten duplikat wybrać. Kolejna próba Mr. Gaia 83. Dobra.
No i tutaj. Oj nie, lepiej Diego Carlosa. Diego Carlos Coxu. A Rui Patricio bramkarz to tam do SBC średnio potrzebny generalnie jest. No dobrze. Kolejna próba. Morales. Swoją drogą Morales będzie w tej drugiej drużynie. Z tego co widziałem na przeciekach, to on ma się tam pojawić na tych, na tej drugiej drużynie, gdzie będzie też Ibrahimowicz, który wygląda jak totalny koks. Jezus Maria, ten Ibrahimowicz. To wrócą chyba czasy flashbacka Ibrahimowicza. Swoją drogą jestem ciekawy, jaką cenę osiągnie Szwed, mając taką kartę, takie statystyki. Na początku, no to na pewno milion przekroczy. Zobaczymy potem, jak to będzie pod kątem grywalności. Ale Ibra top. Tutaj Ginter 84. Ale no i zaczynają nam się te duplikaty zbierać. No i trochę tak spadliśmy z tymi walkoutami. Aż bym powiedział, że te 5 walkoutów zostało zagrożone. Będzie trzeba się obudzić na ostatniej stronie. Kurde. Lipa, lipa. No dobrze. Mamy kolejny inform. No dobra, no dobra. Czyli mamy czwarty walkout. 4 walkouty na 50 pików. Czy będzie jeszcze piąty? Trwa walka o kolejny. A zarazem piąty walkout. André Silva. To nie jest ten walkoucik. Ale też nie ma żadnego wildcarda. Nadal mnie to dziwi. Nawet takiej zwykłej karty. No tutaj chodzi nawet... Niech będzie warta Quicksil, jakiś Amrabat, cokolwiek. Na 50 pików to by wypadało, żeby dali. Nawet warty Quicksil, nie? No ale zobaczmy. Gabriel Jesus tutaj, dobra. I 3 piki do końca. Paco Alcacer. Paco Alcacer. No i przedostatni. 49 pik to będzie inform, ale nie walkout. No i ostatni. 50 pik. I pytanie, czy warto było? 4 walkouty na 50 pików. Czy gdyby były te 85 i tak dalej? Wydaje mi się, że średnio. Wydaje mi się, że średnio nie opłaciło się. No to atakujemy. No to atakujemy. 50 piczków po raz kolejny. Kamil, zapytam się co brać. 8-3 czy Kamavinga w takim przypadku? Chociaż no i ten są w sumie warci praktycznie tyle samo co Kamavinga. Potężny Kamavinga. Po raz pierwszy. Guerreiro po raz drugi. No właśnie, no jeżeli chodzi o pierwszą 50, to mieliśmy, słuchajcie, 4 walkouty. No a teraz na 50 pików. No mam nadzieję, że te 5 walkoutów się uda teraz zrobić. No bo 5 walkoutów na 50 pików, no to jest rzecz, która po prostu musi być. Mister Sar jako kolejny. No dobra, tutaj dalej mamy Radzie Nainggolana i Acosta. Uuu, Mohamed Salah 89, nice. Okej, okay, git. Nie, chyba nie powiem. Siema Filip, witamy patronu. Zobaczmy, kolejna próba. Okej, okay, no ale taki Salah to już jest git. Salah jest git i teraz na 10 pików, bo to jest 10. Okej, czyli znowu jesteśmy na tej średniej. Na tej średniej jednego walkoutu na 10. Tylko że tutaj naprawdę Salah to jest jak najbardziej git. Tylko pytanie co dalej i jaka częstotliwość będzie kolejnych walkoutów. Bo póki co zwalniamy znowu. I 12 pików za nami. Więc patrzymy dalej. Co przed nami? Niech będzie Lukas. 81. Odegaard. No dobra, lecimy dalej. I... Dobra, Odegaarda już mamy. Niech będzie Dumfries. Mamy kolejny walkout. Ok, Lorenzo Insigne. 2 walkouty. Jedziemy po kolejne, Ricardo Pereira, ale tutaj też są te 84 czasami, to też jest plus. Sule, 82, dobra. No to dalej.
chyba lepiej Informa w takim przypadku. No dobra, co my tu mamy? Pedri, dawać tego Pedriego. Ciekawe, czy będzie jakiś event z tymi młodymi zawodnikami. Bo taki Pedri mógłby mieć naprawdę kozacką kartę przy takim evencie. No ale to już temat na przyszły rok pewnie. Ten Jonathan Vieira troszkę wyśmiewa póki co ten dropik. Ale zbliżamy się do 25 pików. I na te 25 na razie dwa walkouty. Tutaj Rafinha 80. No dobra, i pik numer 25. Pierwszą połowę 100 zakończy Van Bissaka. No dobra, dwa walkouty na 25. Tak. Gorsza połowa. No to lecimy dalej. Kragno 81. Następnie mamy Fernandinho 83. Zielony link z Gabrielem Jesusem. Ogólnie to 83 over, ale cały czas są warte nic, dosłownie. Nie wiem, co jej by musiało wykombinować, żeby to 83 poszło do góry. Jakieś naprawdę przepotężne kozackie SBC. Bo na razie nie widzę tego, że 83 poleci jakoś turbo do góry. Tutaj niestety, ale no jesteśmy w tym momencie po 30 pikach. No i mamy, okej, okay. No i kolejny walkoutik. Dobra, był Alisson, był Salah. Jest kolejny fajny overall. 89, czyli te 3 walkouty już są. Czyli można powiedzieć, że w miarę ta średnia została utrzymana. 3 na 30. To jeszcze 2. I będzie git. Co my tu mamy dalej? Alex Remiro, 81. No i kolejna próba. Inform Roka. Okej. Tur. Ndombele. No dobra, my się znowu będziemy zbliżać zaraz do tej... Albo już nawet zbliżyliśmy. Do czwartej dziesiątki. I... Zostało 13 pików. 13 pików zostało. Na te 13, no trzeba tutaj zrobić większe oro, myślę. Ale ta karta specjalna, no to mnie boli najbardziej, że tutaj nie leci ten wildcard nawet żaden. Aspiriqueta 83, no dobra. Niech będzie. Ale my chcemy walkouciki. Thiago Mendes jako kolejny. I... Tutaj no w tym przypadku lepiej zjecha. 84. Patrzymy co dalej. Dalej. Alex Moreno 78. Cyk. No ten czwarty walkout. No i jest ten czwarty walkout. No dobra, jest czwarty walkout. No i dobić tą piątkę. Halo, dobić tę piątkę. Niech to nie będzie klątwa czterech walkoutów na 50 pików. Musimy w końcu to pokonać. Uuu, i proszę bardzo. Marquinhos, 87 i piąty walkout. No dobra, plan minimum zrobiony, ale może będziemy w stanie to w jakiś sposób jeszcze poprawić. Zostały nam chyba 4 piki. Więc jest na to szansa, ale z każdym kolejnym pikiem spada na jakiś sukces. No raczej nie będzie. El Sharawi Golovin. Ha, jeszcze 3 razy powiem jego nazwisko. Aż końcu poprawnie. Oyarzabal 85. To taki pół walkout, bym powiedział. I zakończymy to Nyakate kartą specjalną, a więc 6 walkout. I naprawdę ciekawy. Jako obrońca staty top. No to zaczynamy kolejną podróż. 40 pików. Zaczynamy od Koke. No dobra. Mister Koke wybrany. Gej, 82 jako kolejne. Czy zachowamy standardowo opcję 4 walkoutów na 40 pików? Zobaczymy. Timo Werner cały czas stop. Ale już teraz bardziej już na przepałkę niestety. Gündogan 85. No to 85, chociaż tutaj trochę ratują brak walkoutów, ale zobaczymy, czy na dziesiątkę
piku będzie walkout, bo tutaj pik numer 9 jest Kevin De Bruyne! 91! No to nieźle, no to nieźle. Dobra, zobaczmy dalej. Po tym Kevinie myślę, że mogą tu być 3 walkouty. A nie 4 przy takim dropie. No dobra, 12 pik. I to będzie Mr. Hatebor. No dobra. To udajemy się na drugą stronę. A przed nami Mr. Ndombele. Jako pierwszy. Trochę tej Premier League tutaj leci. Mr. Lozano jako drugi. Dobra, kto jako trzeci? Jako trzeci Lukas Parówka. Okej, okay. Kto jako czwarty? Ndombele już wybrany. Dobra, zjanuszowałem. Ale mniejsza z tym, damy radę. Trochę januszujemy z tymi teraz pikami. Dobra, niech jest Saka. Tutaj Van de Beek 81. No i tak w sumie. Po tym De Bruyne. Troszkę się zatrzymaliśmy z lepszym dropem. Zaraz zobaczymy, jak tu będzie zachowana średnia. No w tym momencie jest nie najlepiej, tak mogę powiedzieć. No ale ten Kevin De Bruyne już tak podkręcił to, że na pewno nie ma co narzekać. Bo Kevin zrobił tu całą robotę. I jeszcze Hazard. 20. W tym momencie 5 pików za nami. No też te 3 razy 85 plus już też wyleciały. Wow! Jeszcze Harry Kane. Ja pierdziele. Nieprawdopodobne, to jest nieprawdopodobne. Może są na razie 2 walkouty, ale jakie overale. 91 i 90. To są karty. Ja pierdziele. Co jest grane? Kolejna 90. Harry Kane, no. Będzie można sobie zrobić. Albo jeszcze 85 kolejne. Jezus, nie. Nie, to jest konto Masteja akurat, nie? No, ale to chyba wszyscy już znają, że najbardziej podkręcony drop na świecie jest na koncie Masteja. No a tak to jest, jak wujek pracuje w EA i podkręca dropik dla dzieciaczka. Niesamowite, no dobra. Ale z tym Kane'em to się nie spodziewałem. Generalnie na 3 walkouty mamy 90, 90, 91. I jeszcze Jamie Vardy, czwarty walkout. Już nie mówię, że tutaj chyba 4 albo 5 override też jest na poziomie 85. To jest też totalnym hitem. Teraz już tylko brakuje karty specjalnej, wildcard. Jeszcze przy tym dropiku. Ale to już nie będzie takie łatwe zadanie, chociaż przy tym koncie można się spodziewać wszystkiego. I nawet w ostatnim piku może być boom. Areola 82. I ile nam zostanie jeszcze? Ostatni piczek. Będzie to. Acuña. To jest duplikat, no ale może być. No dobra, no to zobaczmy. 20 pików. Jak jakieś łokaucieki będą, to można pomyśleć o ikonie. A zaczynamy informem Johnsonem. Po informie Johnsona przenosimy się już po Hujberga. 83. A następny krok to Rudiger. Wydaje być się atrakcyjniejszy, jeżeli chodzi o SBC. Tutaj mamy Havertza. Od razu będzie zielony link. No to jak tak idziemy 8384, to jeszcze 85 Jorginho. Może dojdzie. Okej, okay, piki. Kolejny krok. Mister Fofana. No. Przydałby się jakiś walkout. Ale na razie biednie. Jestem ciekawy, czy na 20 pików. Na 20 pików z reguły powinno być 2 walkouty. Tak analizując. Ale tutaj póki co jest tragedia. I to nie są żarty. 84 Andre Silva. Na szczęście mieliśmy overall 85. To zaczyna być już troszkę niepokojące. Autentycznie. No dobra. No to jedziemy dalej. No nie, Felipe. No to Elvedi. Okej, okay. Kolejna próba. Nadal bez walkoutu, jejka. Nie róbcie tych pików. Nie warto, nie warto. Nie, no to jest jakaś katastrofa. Ten Vela i tak warto 800 końców. Ten Sanchez może być ciekawszy do SBC, do przepałki.
Stindl 82. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, nie? To są chyba najgorsze piki w historii. Autentycznie, to nie są żarty. Co tu ma być? Jeszcze 3 piki do końca. Duplikat! Przecież to... No nie, duplikat informa nawet, no to jest hit. 87. I teraz uwaga, ostatni pik. Czy na 20 pików będzie walkout? Otóż nie. Lecimy. Tutaj mamy co? Wilson Manfa. Okej. Okay. Jest, o, walkout Castilsa. A więc jednak z tych pików też lecą walkouty. Też lecą walkouty. No nie, Ruben Dias, co jest grane? 2 walkouty? Jak my na 20 pików nie mieliśmy żadnego walkoutu przed momentem. A tutaj takie dymy. Aspiliquetta jeszcze 83. Cyk, cyk, cyk. Uuu, kolejny walkoutik, Kaleta Car. Nie, to jest hit. Na 12 pików 3 walkouty, a jeszcze kilka do otwarcia przed nami. Więc tutaj jeszcze może coś się pojawić. Ale mam wrażenie, że już przy takim dropie tu raczej będzie ciężko. O, walkout! Jeszcze Kun Agüero, który niestety musiał zakończyć karierę przed czasem. No dobra, Campbell 81 jako kolejny, ale dobra, no. 4 walkouty na 12. To jest hit, to jest hit. No dobra, zobaczmy. Okej, okay. No dobra. Pozytywnie, powiem tak, pozytywnie. Myślisz, że końcy? No jest to prawdopodobne w sumie przy Masteju. No dobra, pierwszy Gomez. Jak nie wierzę. No ile można mieć tych walkoutów? Cancelo. Jakie zgranko, ty zobacz. SOPO, Premier League, no i teraz... Ooo, jest ten Graham, proszę bardzo. Nie wierzę, ale to już są 3 piki, 2 walkouty, jak coś. No dobra. Jeszcze Aubameyang 85. Co jest grane? No to dalej. Gerard Piqué. Tutaj już nieco gorzej. Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Lemar 83. Okej. Okay. W kolejnej próbie niech będzie Pickford. Dobra. Antoine Griezmann 85, okej. Okay. Nice, nice. No powiem tak, czasami może być ogromna tragedia, że nie wyleci ci żaden overall 85 nawet, ale może być taki rzut pików, że odda ci kilka walkoutów, nie? Bruno Guimarães, dobra. Kolejny Martinez 85, niesamowite. Nieprawdopodobne. Galareta Bale'a. Jeszcze Sane 84. Może być. Jeszcze jakiś walkoutik na koniec. Ile mamy prób? 4 próby. 4 próby, 1 walkout. Jest to prawdopodobne. No tutaj ikona, widzę. Ale na razie Korea. Po Korei. Japczan. I jeszcze 2 piczki. Diogo Żłota. No tutaj już końcówka znacznie gorsza, ale biorąc pod uwagę ten początek i środek, no to koks.